sytuacja z Lasami Państwowymi ma wpływ na całą gospodarkę, no ponieważ przemysł drzewny jest potężnym przemysłem i to może odczuć cała gospodarka, jeżeli ceny będą wysokie, produkty nie będą się sprzedawać po odpowiednich cenach, no i może być z tego wielki kłopot. Polityka lasów jest też taka dziwna, że są znacznie większe możliwości pozyskania drewna. Lasy mogłyby wycinać większą ilość drewna i nasadzać. W tej chwili jest problem na przykład nasadzeń. Nie ma gdzie robić nasadzeń drewna, ale dla lasów jest wygodniejszą sytuacją nie wycinać, windować ceny, to znaczy mniej pracować, mieć większe zyski. No, ja rozumiem taką wygodną sytuację, ale w przypadku przedsiębiorstw byłoby to niemożliwe i nierealne. Lasy podchodzą do tego innego, w zupełnie inny sposób. No, jeszcze raz powtarzam, jest to państwo w państwie i dopóki coś z tym monopolem rzeczywiście się nie zrobi, a trudno jest walczyć z monopolem. Monopol, no, najlepiej, żeby monopol nie było. No, jeżeli chodzi o ceny drewna, obecnie dopiero jest początek przetargów drewna, ale te ceny przy tak małej ilości rzuconego drewna na rynek też są dosyć wysokie. Nie wiem, czy to jest celowe działanie, czy to jest brak możliwości dania większej ilości na rynek. Nie wiem, z czego to wynika, ale to jest polityka lasów państwowych. Do tego sposób tych przetargów są tak organizowane, że żaden partner nie wie, kto kupuje, jak kupuje, dlaczego kupuje. Wszystko jest jakąś tajną rzeczą w lasach państwowych. Nie są udostępniane te informacje ani nam jako przedsiębiorcom, ani pozostałym ludziom, którzy by chcieli taką wiedzę zdobyć. Od 1 stycznia no, nie będzie spalane to drewno. Mamy takie zapewnienia. Co prawda to nie ma przełożenia na ceny na rynku drewna, ale mamy nadzieję, że w przeciągu kilku miesięcy powinno to spowodować no, małe obniżki.